Cześć, zaraz Kosmatesy. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji kolejnego tunera DVB T2. Tym razem będzie to tuner marki Deco. Jest to dokładnie model Deco TV w wersji Pro. Tuner oczywiście wspiera nowy standard odbioru telewizji, czyli DVB T2 z kodekiem HEVC H265. Ma też tutaj możliwość podłączenia zewnętrznej karty Wi-Fi do korzystania z aplikacji multimedialnych, takich jak YouTube czy też telewizja IPTV. No i wyposażony został też w całkiem niezły pilot zdalnego sterowania z funkcją programowania przycisków, tak więc no myślę, że warto się będzie z tym tunerem zapoznać. W dzisiejszym odcinku tradycyjnie zrobimy sobie tutaj unboxing, pokażę Wam budowę, wykonanie tego tunera. Podłączymy oczywiście go do telewizora, zapoznamy się z jego wszystkimi funkcjami i możliwościami. Natomiast dodatkowo chciałem Wam pokazać dzisiaj, jak wygląda proces aktualizacji oprogramowania w tego typu urządzeniach. Tym bardziej, że kilka dni temu pojawiło się nowe oprogramowanie dla tego tunera na stronie producenta, które wprowadza szereg usprawnień, dodatkowych funkcji, jakieś zmiany w interfejsie. Dlatego też tą recenzję będziemy chcieli sobie już przeprowadzić na tym nowym oprogramowaniu. Dlatego też po zapoznaniu się z budową, wykonaniem tego tunera przejdziemy od razu do procesu aktualizacji oprogramowania, a następnie będziemy już analizować poszczególne jego możliwości. Tak więc zaczynajmy. Na początek zobaczmy, co zawiera to opakowanie. No i zobaczcie, tak wygląda cała zawartość tego pudełka, czyli mamy instrukcję obsługi. W zestawie zauważcie, że dostajemy już kabel, przewód HDMI do podłączenia tego tunera do telewizora, czyli nie musimy już dodatkowo takiego przewodu dokupować. Jest oczywiście pilot zdalnego sterowania oraz sam dekoder. Do dekodera możecie sobie też dokupić właśnie tą zewnętrzną kartę Wi-Fi właśnie producenta też Deco. I zobaczcie, tak wygląda ta karta Wi-Fi, która pozwoli Wam też właśnie korzystać z tych funkcji internetowych. Jest ona do kupienia osobno, natomiast jeżeli będziecie zamawiać zarówno tuner, jak i kartę, to być może uda Wam się wynegocjować jeszcze jakiś dodatkowy rabat. Ok, tak więc tyle jeżeli chodzi o zestaw. Teraz zobaczmy sobie budowę i wykonanie tego tunera. Na początek sam tuner. Jak widzicie, dość klasycznie metalowa obudowa. Na froncie tworzywo sztuczne. Mamy tutaj taką imitację szczotkowanego aluminium. No, wygląda to całkiem przyzwoicie. Jest tutaj oczywiście wyświetlacz, złącze USB na froncie oraz podstawowe przyciski sterujące, czyli power oraz zmiana kanałów. No i na froncie to jest chyba tyle. Jeżeli chodzi o boczne krawędzie, no to zobaczcie, krawędź lewa, prawa, tutaj żadnych elementów nie znajdziemy. Od spodu również metalowa obudowa, szkoda, że nóżki nie są podgumowane. No i teraz pozostałe elementy znajdziemy na tylnej krawędzi tego tunera. I jak widzicie, przewód jest zintegrowany, czyli nie mamy zewnętrznego zasilacza, wystarczy wpiąć tą wtyczkę do gniazdka sieciowego. Jeżeli chodzi o wyjścia, no to zobaczmy. Mamy wyjście z kart dla starszych telewizorów, wyjście HDMI, wyjście dźwięku koaksial, SPDIF, mamy wejście antenowe oraz wyjście antenowe, tą klasyczną przelotkę. Tak więc myślę, że pod względem wyjść jak najbardziej ok. Możecie też spotkać się na rynku z wersją tunera Deco TV, czyli tą starszą. I w tej wersji było tutaj w tym miejscu jeszcze wbudowane złącze LAN. Natomiast to złącze również na tych tunerach jest nieaktywne obecnie, ponieważ zgodnie z przepisami tunery, które nie obsługują funkcji HBB TV, nie mogą mieć dostępu do internetu. Oczywiście ten dostęp możemy mieć za pomocą takiej dokupionej już oddzielnie karty Wi-Fi. Tak więc tyle odnośnie tunera. Karta jak karta, wpinana po prostu do złącza USB tunera. No i teraz zobaczmy sobie jeszcze pilota zdalnego sterowania, bo myślę, że to może Was zaciekawić. Pilot, jak widzicie, bardzo dobrze wyglądający, jeżeli chodzi o konstrukcję, dobrej jakości. Przyciski są podgumowane, miękkie, nie klikające, przede wszystkim też duże. Dobrze się chyba z nich będzie korzystało, ale oczywiście o tym się przekonamy już po testach.
mamy ten blok przycisków programowalnych tutaj u góry. No i zobaczcie, mamy tutaj aż 5 przycisków, które możemy sobie zaprogramować, czyli możemy uruchomić telewizor, regulować siłę dźwięku w telewizorze, wybierać źródło sygnału, jeszcze przycisk Enter do zatwierdzania funkcji w telewizorze, tak więc no, bardzo dobrze to wygląda. Poniżej mamy tutaj ten główny joystick po środku, jak widzicie, do obsługi podstawowych funkcji telewizora po poruszaniu się po jego menu. Możemy też za pomocą tego przyciska zmieniać kanały oraz regulować dźwięk, natomiast ta regulacja jest na tych przyciskach podłużnych i tutaj rzeczywiście to działa, czyli regulacja dźwięku, zmiana kanałów, czyli tak jak powinno to wyglądać. Przyciski funkcyjne, czyli te najważniejsze, info, EPG obok joysticka, czyli w dobrym, wygodnym miejscu, exit od góry, menu po lewej stronie. W tym bloku znajdziemy przyciski takie do obsługi podstawowych funkcji tunera, takie jak zmiana ścieżki dźwiękowej, również wybór napisów. Mamy też telegazetę, zmiana formatu między kanałami telewizyjnymi oraz radiowymi. Przycisk do nagrywania, jak widzicie, PVR po środku tych podłużnych przycisków oraz przycisk REC. Przyciski kolorowe, funkcyjne, również pełniące rolę przycisków multimedialnych, no i blok przycisków numerycznych od spodu. Przycisk tego, co producent zapewnia, ma wzmocnioną tutaj tą diodę nadawczą, tak więc działa aż do 15 metrów, to też może być atut dla niektórych użytkowników. I teraz jeżeli chodzi o to programowanie przycisków na pilocie, tutaj z tyłu w tym miejscu mamy pełną instrukcję programowania tego pilota. Ja Wam już pokazywałem kilka razy w recenzjach to programowanie. Jeżeli wystarczy nam dzisiaj czasu, to być może, że na końcu recenzji również pokażę Wam, jak taki pilot sobie sparować z pilotem od telewizora, tak żeby można było sterować jednym pilotem dwoma urządzeniami. Tyle odnośnie budowy wykonania. Teraz sobie już przejdźmy do podłączenia tunera do telewizora. Tuner mam już podłączony. No i jak widzicie, tak wygląda ten pierwszy ekran odnośnie konfiguracji tunera, czyli wybieramy język OSD, kraj, filtracja kanałów, czy tylko wyszukujemy kanały FTA, czy też wszystkie. Tryb szukania, zauważcie, mamy tutaj oczywiście wyszukiwanie kanałów telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2, ale możemy też wyszukiwać na tym tunerze kanały telewizji kablowej, tak więc to też jest, myślę, ważna informacja. Zasilanie anteny możemy już włączyć na tym etapie, no i przechodzimy do wyszukiwania kanałów. Tak więc jak widzicie, to jest klasycznie. Ja sobie teraz wyszukam kanały i za chwileczkę sobie już przejdziemy do tego procesu aktualizacji oprogramowania, o którym Wam wspominałem, ponieważ chciałem Wam tą dzisiejszą recenzję pokazać już na tym najnowszym oprogramowaniu, jakie jest dostępne dla tego tunera. Kanały, jak widzicie, nas już wyszukały. Na razie powiem tylko o dwóch rzeczach. Mianowicie zauważcie, kanały zostały poprawnie ułożone według kolejności LCN. Kanały HD mają znaczek HD. Więc tutaj jest OK. Mamy wyszukany kanał wydarzenia 24 i też zauważcie, bez problemu wyszukują nam się kanały z tego multiplexu testowego nadawanego w standardzie DVB-T2, kodowanego kodekiem H265 Hz, i też multiplex 8 poprawnie wyszukany. Przejdźmy sobie teraz do aktualizacji oprogramowania w tym tunerze. Co musimy najpierw zrobić? Przede wszystkim przenieśmy się na stronę firmy Deco, z której sobie pobierzemy oprogramowanie dla tego tunera. Jak widzicie, jesteśmy teraz na stronie firmy Deco i teraz w zakładce do pobrania, zauważcie, w tym miejscu mamy najnowsze pliki, które możemy sobie pobrać, czyli na przykład instrukcję obsługi w języku polskim, instrukcję jak dodawać kanały IPTV na przykład do tego tunera. Mamy też specyfikację techniczną, ale to, co nas interesuje przede wszystkim, to jest oprogramowanie. Jak widzicie, jest to najnowsza wersja 2.0, która pojawiła się dosłownie kilka dni temu, oznaczona jako kwiecień 2022. Jest to plik zip, który będziemy sobie pobierać. Poniżej znajdziecie też starsze wersje, wersje ze stycznia 2022. Natomiast my pobieramy najnowsze oprogramowanie, czyli tą paczkę zip. Zapisujemy sobie ją w naszym komputerze i teraz zobaczcie, ona jest tutaj spakowana zipem, więc sobie wypakujemy te wszystkie pliki i niech to będzie w tym miejscu. I teraz zobaczcie, po wypakowaniu mamy taki plik DecoTV 2.0 z rozszerzeniem BIN. Ten plik kopiujemy na naszego pendrive'a, którego następnie podłączymy sobie do tunera.
Jak widzicie, teraz podłączymy sobie pendrive'a do tunera. Na pendrive'ie mamy to najnowsze oprogramowanie. Przechodzimy do opcji menu i do zakładki tutaj przedostatniej, czyli system. W systemie mamy opcję aktualizacja oprogramowania. Klikamy tą opcję, aktualizuj USB, rodzaj aktualizacji. No to wiadomo, zrzut pamięci lub też aktualizacja, wybieramy aktualizację. W opcji sekcja możemy zaktualizować wszystko, samą aplikację, ustawienia użytkownika. Może zróbmy sobie jeszcze raz wszystko. No i teraz ścieżka pliku. Wciśnij OK, wybieramy naszego pendrive'a, nasz plik z aktualizacją. Jak widzicie, ścieżka nam się pojawiła. Następnie przechodzimy do opcji rozpocznij i naciskamy OK. W tym momencie rozpoczyna nam się już proces aktualizacji tunera. To co najważniejsze, to jak tutaj widzicie, nie możemy odłączyć zasilania podczas procesu aktualizacji, ponieważ moglibyśmy tutaj nieodwracalnie uszkodzić sam tuner. Tak więc w tym momencie tuner nam się aktualizuje i za chwileczkę po wszystkich restartach powinien być już gotowy do użycia. I jak widzicie, tuner nam się uruchomił od nowa. Nieco zmieniło się graficznie oprogramowanie. Jak widzicie, jest ono tutaj znacznie ładniejsze, pozaokrąglone rogi, lepiej to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o same funkcje, to jak widzicie, tutaj się już nic nie zmieniło, więc możemy sobie po raz kolejny przejść do wyszukiwania kanałów. Natomiast też, jak widzicie, graficznie wygląda to już zdecydowanie ciekawiej. Myślę, że zdecydowany postęp w porównaniu do poprzedniej wersji oprogramowania. Tak więc ja sobie jeszcze raz te kanały wyszukam i już za chwileczkę do Was wracam. Ok, jak widzicie, mamy z powrotem wyszukaną listę kanałów. Nadal kanały są ustawione w poprawnej kolejności, więc tutaj się nic nie zmieniło. Wszystkie kanały zostały poprawnie wyszukane. Nieco zmieniła się nam tutaj grafika ekranowa. Myślę, że wygląda też zdecydowanie ciekawiej. To teraz sprawdźmy sobie działanie tych kanałów w tym nowym standardzie DVB T2. Więc zaczynamy od kanału TVP Kultura. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ja tutaj włączę jeszcze szybko dźwięk. Ok, tutaj wszystko w porządku. Zmiana kanałów. Zobaczcie. Przyciskamy. Około jednej sekundy, czasem nawet nieco szybciej. Ta zmiana kanału myślę, że jak najbardziej akceptowalna. Natomiast co ważne, zauważcie, po zmianie kanału nie ma żadnego efektu jakiegoś spowolnienia czy też klatkowania. To wszystko działa, wydaje mi się, bardzo płynnie. Więc pod tym względem myślę, że tutaj Deco TV jak najbardziej spisuje się poprawnie. Również jak widzicie na pozostałych multiplexach też ten czas zmiany kanałów jest myślę, że jak najbardziej akceptowalny i też pełna płynność po każdej zmianie kanałów. Ok, to teraz sobie może sprawdźmy działanie info oraz EPG w tym tunerze. Zobaczmy jak to wygląda, czyli przyciskamy przycisk info i jak widać mamy informację o numerze kanału i jego nazwie. Mamy datę, godzinę, następnie jest informacja, co mamy nadawane obecnie, co będzie nadawane w następnej kolejności. Jest też czytelny pasek postępu. Są informacje, jakim kodekiem jest dany kanał kodowany oraz w jakiej rozdzielczości będzie nadawany. Czyli tutaj myślę, że bardzo dużo informacji. Jeżeli sobie teraz drugi raz przyciśniemy przycisk info, to możemy sprawdzić sobie siłę oraz jakość sygnału na tym kanale, współczynnik BER oraz tutaj pozostałe parametry techniczne. Natomiast jak widzicie, niestety nie ma tutaj żadnego opisu pozycji programowej. Przyciskamy jeszcze raz i wychodzimy z info, czyli pierwsze przyciśnięcie powoduje pokazanie się paska info, natomiast drugie przyciśnięcie pokazuje nam tą siłę i jakość sygnału, natomiast brakuje mi tutaj opisów poszczególnych programów, które w tym momencie oglądamy. Ok, sprawdźmy sobie teraz funkcję EPG, jak to wygląda w tym tunerze, czyli przycisk EPG na pilocie. I teraz jak widzicie, jest to dość znany układ, natomiast znacznie poprawiony, jeżeli chodzi o względy estetyczne. Zmieniła nam się grafika. Mamy duży podgląd oglądanego kanału, listę kanałów tutaj po lewej stronie oraz program telewizyjny po prawej stronie. Możemy tu sobie sprawdzić, co będzie nadawane w następnej kolejności. Natomiast jak widzę, na razie jest to tylko 5 pozycji. Nie możemy sprawdzić dla całego dnia. Przycisk żółty powinien nam uruchomić program telewizyjny na kolejny dzień dla tego kanału, ale też jak widzicie jeszcze się nam to nie załadowało.
Czyli nie działa to aż tak szybko i sprawnie, jak byśmy tutaj tego oczekiwali. Być może za chwileczkę nam się to doładuje. Sprawdźmy sobie teraz, czy możemy sprawdzić program telewizyjny dla innego kanału, oglądając właśnie ten kanał w oknie podglądu. Czyli przechodzimy na przykład na TVP3. No i niestety, jak widzicie, w oknie też zmienił nam się kanał, który obecnie oglądamy. Czyli nie możemy oglądać jednego kanału i sprawdzić sobie programu telewizyjnego dla pozostałych kanałów, tylko tak jak widzicie, zmiana kanału tutaj na liście automatycznie nam też zmienia kanał tutaj w tym oknie podglądu. Natomiast tutaj zauważcie, że ta lista nam się już doładowała i teraz możemy sobie sprawdzić program dla tego kanału dla całego dnia. Tak więc po prostu wymaga to odrobiny cierpliwości i później już wszystko tutaj jest ok. Tak więc ta lista mi się podoba, natomiast no, brakuje mi tej możliwości sprawdzenia sobie programu telewizyjnego dla innych kanałów, równocześnie oglądając właśnie jakiś wybrany sobie kanał. Teraz, jeżeli chodzi o sprawdzanie sobie opisów poszczególnych pozycji programowych, czyli najeżdżamy na wybraną pozycję, przycisk OK i teraz, jak widać, pojawia nam się już opis tego tutaj akurat serialu, czyli mamy taki prosty opis, no niestety bez jakichś tutaj szczegółów na temat roku produkcji, daty produkcji tego serialu, występujących aktorów. Natomiast te podstawowe informacje się znalazły. Teraz przejdźmy do programowania nagrań, czyli opcja rezerwuj, przycisk czerwony na pilocie. I teraz co możemy dać? Tryb odtwarzania lub nagrywania. Czyli dodajemy to nagranie do nagrań, które mają nam się zapisać na pendrive'ie. No i opcja exit, wyjście, zapisuje nam takie nagranie na liście. Spróbujmy sobie tutaj zaprogramować jeszcze jakoś może jedno nagranie, niech to będzie na przykład panorama. Przycisk czerwony znowu. Dajemy też zapis do pendrive'a. Przycisk exit zatwierdza nam zapisać wyjście. I w tym momencie mamy już zaprogramowane nagrania. Mamy też, jak widzicie, takie czerwone kropki przy nagraniach informujące, że te nagrania będą zapisane, nagrane na pamięć tutaj USB. Ok, tyle odnośnie tego EPG. Teraz sobie może przejdźmy do menu tego tunera. Jak pamiętacie, jak uruchomiliśmy pierwszy raz ten tuner, to mieliśmy zupełnie inne menu. Tam wtedy aktualizowaliśmy sobie oprogramowanie. Teraz, jak widzicie, to menu nam się całkowicie zmieniło i mamy takie kafelki, jak w przypadku na przykład Androida czy jakichś systemów tutaj telewizyjnych. Pierwsza zakładka to jest wyszukiwanie kanałów i teraz, jak widzicie, możemy wyszukiwać kanały telewizji naziemnej lub też kablowej. Przy wyszukiwaniu kanałów telewizji naziemnej mamy tryb automatyczny, tryb ręczny. Natomiast sprawdźmy sobie w tym trybie ręcznym i jak widzicie, możemy wyszukiwać kanały od kanału 5 do 70, czyli wszystkie multipleksy dostępne w Polsce bez problemu będziecie w stanie na tym tunerze sobie wyszukać. Możemy też włączyć tutaj, wyłączyć funkcję LCN. Do czego nam będzie potrzebne wyłączenie funkcji? Do układania własnych list kanałów. O tym pamiętajcie, tak to wygląda w każdym tunerze DVB T2. Jeżeli chcecie zmieniać kolejność kanałów na głównej liście, to musicie wyłączyć funkcję LCN. I wówczas możecie już sobie przejść do tutaj układania list kanałów w przypadku tutaj już kolejnych zakładek. Taką zakładką właśnie jest edycja kanałów, w których możemy właśnie takie kanały zmieniać sobie miejscami, układać, blokować się i pomijać. Działa to tak jak praktycznie w każdym tunerze. Chcemy przesunąć kanał, czyli funkcja druga. Zaznaczamy kanał do przesunięcia i przenosimy go na przykład na pozycję wybraną. Jak widzicie, wtedy numeracja jest poprawna. Kanały zostają przesunięte w dół, pozostałe i wszystko jest ok. Gdybyśmy nie wyłączyli funkcji LCN, to wówczas tutaj byśmy mieli jakieś dziwne numery kanałów i to by było niepoprawne. Tak więc wyłączymy sobie funkcję LCN, no i sortujemy sobie kanały. Pokazywałem Wam to już w kilku recenzjach, więc nie będę Wam tego dzisiaj kolejny raz pokazywał. Ustawienia. I teraz do wyboru jest oczywiście język oprogramowania, ustawienia odnośnie obrazu, czyli tutaj te wszystkie proporcje obrazu, które możecie sobie wybierać. Są tutaj dostępne proporcje od rozdzielczości 480 i do 1080p w 60 Hz, więc to jest myślę jak najbardziej ok. Współczynnik TV, formaty 4x3, 16x9, może zostawmy 16x9. Proporcje, tutaj tryb automatyczny.
Znowu tutaj jest kiepskie tłumaczenie, skrzynka pocztowa to jeszcze do poprawki, rozmiar pan scan i tryb automatyczny, tak więc tutaj zbyt dużo wyboru nie mamy. Zakres ogólny lub też kanał, SPDIF HDMI, dźwięk AC czy automatyczny, AC czy wykrywany, obejście AC czy no i ten tryb automatyczny. Jeżeli chodzi o wyjście TV z kart, sygnał CVBS lub też RGB do wyboru. Ok, ustawienia OSD, czyli tutaj oczywiście przejrzystość tego naszego OSD, wyłączenie OSD, czyli jak długo ma się nam wyświetlać, maksymalnie jest to 7 sekund, efekt zmiany kanałów, czyli ten efekt zamrożenia obrazu lub też czarnego ekranu, to możecie sobie tutaj zmienić. No i następnie blokada oczywiście rodzicielska, czyli blokada kanałów, możemy ją włączyć, wyłączyć, możemy też ustawiać tutaj sobie hasło dla takiej blokady. Ustawienia czasu, funkcje nagrywania i tutaj możemy właśnie włączyć sobie funkcję time shift, jak długo ma ta funkcja trwać, to domyślnie jest 2 godziny. Nagrywanie sekcji, możemy włączyć, wyłączyć, informacje o dysku i tutaj jest wszystko. Następnie mamy ustawienia timera, czy są nasze listy tych zaprogramowanych nagrań i jak widzicie te dwa nagrania zostały do takiej listy dodane. Aktualizacja oprogramowania, czyli to Wam już pokazywałem, tylko tu jest w innej formie. Następnie ustawienia sieci, jeżeli sobie podłączymy tutaj kartę Wi-Fi, funkcja Miracast, jak widzicie, jest zbudowana, czyli będziemy mogli sobie przesyłać obraz z telefonu bezpośrednio na tunel, oczywiście, jeżeli sobie podłączymy tą kartę Wi-Fi. W tym momencie mamy ją niepodłączoną, więc nam to nie działa. Aplikacja YouTube IPTV, to Wam jeszcze za chwileczkę pokażę. No i tutaj dostęp do naszych nagrań zapisanych na pendrive, czyli zarejestrowanych za pomocą tunera, do wideo, muzyki, obrazów, które są na naszym pendrive. Tak więc wygląda to bardzo obiecująco, natomiast za chwileczkę sobie sprawdzimy te funkcje sieciowe, z tym, że tutaj jest jedna uwaga. Oczywiście, żeby nam działały te funkcje sieciowe, to musimy podłączyć sobie do tunera kartę Wi-Fi. No i w tym przypadku, podobnie jak w innych tunerach, jest jeden mały tutaj problem, ponieważ jeżeli podłączymy kartę Wi-Fi, no to musimy wypiąć pendrive'a, czyli nie będziemy mogli sobie wtedy nagrywać materiałów wideo i korzystać z funkcji TimeShift, więc o tym pamiętajcie. Więc na razie spróbujemy sobie sprawdzić funkcję TimeShift, nagrywanie, ponieważ mamy pendrive'a podłączonego, a później podłączymy sobie sieć Wi-Fi i spróbujemy sobie sprawdzić, jak działa tutaj aplikacja YouTube lub też aplikacja IPTV. To zacznijmy klasycznie od funkcji TimeShift, czyli ten czerwony przycisk play pauza. Zatrzymujemy nagranie. Mamy tutaj pasek postępu. Widzimy, że to nagranie jest zapisywane w tle. Obraz jest teraz zatrzymany. No i teraz spróbujmy sobie przycisnąć przycisk. No i jak widzicie, materiał nam się odtwarza od momentu, kiedy go zatrzymaliśmy. Próbujemy jeszcze raz go zatrzymać. Jak widać, nagrywany jest nadal w tle. Tam już jest 26 sekund. My jesteśmy na 8 sekundzie. No i znowu przycisk play, pauza odblokowuje nam oglądanie na żywo. Teraz, jeżeli chcemy się poruszać po tej osi czasu, to możemy to zrobić za pomocą tych przycisków funkcyjnych. I teraz widzicie, przesuwamy razy 2 do tyłu. Podobnie możemy też to zrobić, przesuwając się do przodu. Zobaczmy, jakie jest maksymalne przyspieszenie. Mamy razy 4, razy 8, 16, 32. Czyli maksymalnie razy 32 możemy przyspieszyć odtwarzanie materiału. Czyli to poruszanie się po tej osi czasu jest dość łatwe za pomocą przycisków tych multimedialnych. Natomiast możemy też za pomocą tych tutaj kursorów i tego szarego kursora zmieniać tutaj pozycję naszego nagrania. Czyli możemy bardzo łatwo przeskoczyć do wybranego tutaj momentu takiego nagrania. I myślę, że to przesuwanie jest znacznie wygodniejsze i łatwiejsze, jeżeli za pomocą tego przyspieszenia obrazu. Ale to oczywiście już wszystko zależy od Was, jak będziecie chcieli z tej funkcji korzystać. Ok, to teraz sprawdźmy sobie jeszcze, jak wygląda tutaj kwestia nagrywania. Przycisk REC na pilocie rozpoczyna nam nagrywanie. To nagranie będzie trwało, jak widzicie, 2 godziny. No i niestety podczas nagrywania nie możemy tego czasu w żaden sposób zmienić, czyli tyle będzie to nagrywanie trwało. Ten czas możemy ustawić tylko w ustawieniach samego tunera, tak więc tak to wygląda. Teraz jeżeli chodzi o listy kanałów podczas nagrywania, to jak widzicie jest ok, ponieważ widzimy tylko kanały
z tego multiplexu, który oglądamy obecnie, i takie kanały będziemy sobie mogli tutaj bez problemu, jak widzicie, wybierać. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o to nagrywanie. Teraz sobie zatrzymamy i przejdziemy sobie do listy naszych nagrań. Do listy nagrań możemy bardzo łatwo przejść za pomocą przycisku PVR. I jak widzicie, to są nagrania, które sobie tutaj dzisiaj zarejestrowałem. Co sobie możemy tutaj zobaczyć? Mamy tutaj informację, skąd nagrywaliśmy, czyli nagrywałem z kanału TVN i teraz widzę tylko nazwę programu, którego nagrywałem oraz datę takiego nagrania. Jeżeli klikniemy OK, to automatycznie to nagranie nam się otworzy na telewizorze. Tak wygląda odtwarzacz do zarządzania wszystkimi nagraniami, czy to właśnie tymi zapisanymi na tunery, czy też z dysków zewnętrznych. W ustawieniach możemy sobie tutaj takie funkcje też wybierać w tym odtwarzaczu, więc myślę, że tutaj dość klasycznie, jeżeli chodzi o działanie i funkcję takiego odtwarzacza. Jak widać, nadal w tym oprogramowaniu nie ma jeszcze pełnych tytułów nagrań, tylko widzimy nazwę kanałów oraz datę i godzinę takiego nagrania. Teraz, jeżeli chodzi o działanie aplikacji multimedialnych, czyli na przykład aplikacji YouTube, no to zobaczmy, jak to wygląda. Jak Pan zauważyli, się sobie to podłączyłem kartę sieciową, połączyłem się z moją siecią Wi-Fi. Karta działa tylko w paśmie 2,4 GHz, więc o tym pamiętajcie. No i teraz, jak widać, to menu do obsługi aplikacji YouTube. Nieco poprawione graficznie, natomiast też bardzo proste, jeżeli chodzi o zarządzanie, wyszukiwanie. No i niestety nie jest ono tutaj, jak widzicie, spolszczone w całości, jedynie opcja ustawienia exit kanał jest spolszczony. Przycisk czerwony, wchodzimy do ustawień, gdzie możemy wybrać sobie region i możemy też sobie wybierać rozdzielczości, w jakich mają nam się te materiały wyświetlać. Maksymalnie jest to 1080p, więc sobie taką rozdzielczość tutaj wybierzmy. Ok, teraz jeżeli chodzi o wyszukiwanie materiałów, czyli opcja wyszukiwania, no i spróbujemy teraz sobie coś wyszukać. No jak widać, materiały nam się wyszukują, nawet dość szybko, więc tutaj nie mam jakichś większych uwag. No i teraz, jak widzicie, po uruchomieniu takiego materiału możemy sobie go bez problemu oglądać. Tutaj jest rozdzielczość teraz 720p, no i ta jakość obrazu myślę, że na całkiem przyzwoitym poziomie, więc jeżeli potrzebujecie korzystać z aplikacji YouTube, no to będziecie oczywiście mogli z tego skorzystać. Czasem zdarza się właśnie takie buforowanie, ale tutaj mój internet dzisiaj nie jest najlepszy, więc być może, że jest to też tego przyczyną. Ja natomiast osobiście jednak nie polecam Wam korzystanie z tego typu aplikacji na tunerach właśnie DVB ET2, ponieważ głównie ze względu na wygląd tych aplikacji i ich obsługę. Aczkolwiek, jeżeli to Wam nie przeszkadza, to do takich podstawowych zastosowań obsługi możecie te oczywiście z tego korzystać. Teraz, jeżeli chodzi o funkcję IPTV, no to zobaczcie, wygląda to podobnie jak w aplikacji YouTube. Jeżeli sobie jakieś te listy MCU wgracie do tego tunera, ja sobie to wgrałem jakąś taką darmową listę kanałów pobraną z internetu, no to będziecie oczywiście mogli sobie z takich kanałów tutaj na tym telewizorze korzystać. No i teraz zobaczcie, mamy tutaj w podglądzie rozdzielczość, w jakiej ten kanał jest odtwarzany. No i możemy sobie też właśnie po IPTV takie kanały oglądać. Tak więc tak wygląda funkcja aplikacji YouTube czy też IPTV w tym urządzeniu. Ok, na dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję tunera Deco TV w wersji Pro. Jak widzieliście, tuner pod względem wykonania całkiem nieźle się prezentuje. Mamy tutaj wszystkie podstawowe wyjścia, czyli wyjście z kart dla starszych telewizorów, wyjście HDMI dla nowszych oraz wyjście tutaj dźwięku SPDIF. Mamy też przelotkę antenową, jeżeli też by potrzebował. Na froncie mamy wyświetlacz w kolorze zielonym, możemy też regulować jego podświetlenie, wejście USB oraz przyciski do zarządzania tunerem, więc tutaj nie mam żadnych uwag. Bardzo dobry pilot zdalnego sterowania, programowalny, z miękkimi przyciskami, nie klikającymi, dobrze się z niego korzysta, duży zasięg do 15 metrów. Jeżeli chodzi o oprogramowanie tunera, jak widzicie, pokazałem Wam różnicę między tym oprogramowaniem, które jest sprzedawane domyślnie, a tym, które sobie zaktualizowaliśmy. No i tutaj bardzo duże zmiany, jeżeli chodzi o grafikę, znacznie lepiej to wygląda, natomiast jest jeszcze kilka rzeczy, jak widzieliście, do dopracowania.
Co ważne, kanały wyszukują się poprawnie, czyli mamy kanały z wszystkich multiplexów. Są tutaj domyślnie ułożone też w kolejności LCN, więc tutaj nie mam żadnych uwag. Wyszukują się kanały też takie jak Wydarzenia 24, wszystkie kanały testowe z multiplexu kodekiem H265Hz. Jest też ósmy multiplex, więc tutaj żadnych uwag do tego tunera pod tym względem nie mam. Zmiana kanałów też jest szybka, nie ma tutaj jakiegoś spowolnienia obrazu po zmianie kanałów, stop klatek i tak dalej, więc myślę, że tutaj jest ok. Funkcja info, czyli informacje o kanale. Mamy tutaj dużo informacji odnośnie parametrów kanału, mamy też informacje, co jest nadawane i co będzie nadawane w następnej kolejności. Jest też pasek postępu, natomiast nie ma opisów pozycji programowych. Drugie przyciśnięcie przycisku info powoduje, że otwiera nam się tylko siła i jakość sygnału oraz współczynnik BER, więc tutaj myślę, że jeszcze nieco do poprawienia. Jeżeli chodzi o EPG w tym tunerze, również ciekawe pod względem graficznym, natomiast nie możemy sprawdzać programu telewizyjnego dla innych kanałów, chcąc równocześnie sobie tutaj w podglądzie oglądać jakiś wybrany kanał, ponieważ zmiana tutaj kanału na liście powoduje automatycznie też zmianę oglądanego kanału, więc też jeszcze ta funkcja nieco do dopracowania. Oczywiście możemy bardzo łatwo to sobie zmieniać, wybierać ścieżki dźwiękowe, wybierać sobie napisy, korzystać z telegazety, o ile jest nadawana na wybranym kanale. Więc tutaj odnośnie obsługi działania tego tunera to nie mam większych uwag. Menu rozbudowane w formie kafelek. Jeżeli dokupicie sobie właśnie tą kartę zewnętrzną Wi-Fi, to będziecie mogli korzystać z tego aplikacji YouTube oraz IPTV, o które Wam pokazywałem. Teraz może pokażę Wam jeszcze to programowanie pilota, czyli zaprogramowanie tych podstawowych funkcji. Przytrzymujemy przycisk set przez jakieś 2 sekundy. Zobaczcie, zaświeciła nam się mocniej dioda power. Wybieramy teraz przycisk, który chcemy zaprogramować. Niech to będzie power. Jak widzicie, dioda miga. Teraz bierzemy sobie drugi pilot i z niego chcemy przejąć przycisk power. Przyciskamy na drugim pilocie. Jak widzicie, dioda zamagała 3 razy szybciej i przycisk został zaprogramowany. Teraz możemy przycisnąć set i od tego momentu ten przycisk power będzie pełnił dokładnie tą samą funkcję, co przycisk power w tym pilocie i będzie mógł uruchamiać to urządzenie. Jeżeli chcemy programować kolejne przyciski, na przykład regulacja dźwięku, to zobaczcie jeszcze raz. Przytrzymujemy przez 2 sekundy przycisk set, zapala się mocniej klawisz, wybieramy na przykład plus, czyli zwiększenie dźwięku, przycisk nam miga i na pilocie drugim wybieramy funkcję dźwięku. Przycisk zamrugał nam tutaj kilka razy i w tym momencie jest zaprogramowany. Teraz weźmiemy sobie minus, jak widzicie też nam tutaj miga i przyciskamy na drugim przycisku. Również szybkie zamiganie przycisku powodowało, że funkcja została ustawiona. Teraz przytrzymujemy set i od tego momentu mamy już kolejne dwa przyciski zaprogramowane. I tak wygląda ten cały proces programowania pilota. Podobnie możemy sobie też jeszcze te dwa dodatkowe przyciski zaprogramować, przypisać im wybrane funkcje z pilota tego oryginalnego i następnie już będziemy mogli sterować takim urządzeniem za pomocą naszego pilota, czyli na przykład włączyć, wyłączyć telewizor, regulować dźwięk, zmieniać na przykład jakieś funkcje. Więc tutaj mamy już pełną dowolność, jakie funkcje przejmiemy z pilota oryginalnego. Cała instrukcja, jeszcze raz przypominam, jest wypisana tutaj z tyłu pilota, więc na pewno Wam nie zginie. I teraz na koniec może Wam jeszcze pokażę czas uruchomienia się tego tunera z trybu standby, czyli wyłączmy sobie ten tuner, weźmiemy sobie teraz stopper i teraz uwaga, power, czas, start, no i zobaczymy, ile to wszystko potrwa. Ok, jakieś 17 sekund, czyli myślę, że taki średni czas uruchomienia się tunera. Ok, jestem bardzo ciekaw Waszych opinii na temat tunera Deco TV wersji Pro. Co Wy o nim sądzicie? Co chcielibyście, żeby tutaj producent jeszcze poprawił? Tak więc piszcie w komentarzach, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam, dziękuję Wam za oglądanie. Proszę jak zwykle o łapkę w górę, o subskrypcję kanału
i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!